Dzień dobry, dzisiaj Polska Fika w teatrze. Polska Fika w teatrze Nowym Włodzi. Polska Fika w teatrze Nowym Włodzi, bo tam Hamlet we wsi Głucha Dolna. Tenże Hamlet we wsi Głucha Dolna miał być Hamletem na Bautach, ale z tego zrezygnowano i dobrze. Hamlet we wsi Głucha Dolna. Premiera odbyła się 6 stycznia 2023 roku na dużej scenie w Teatrze Nowym. Autorem jest oczywiście Iwo Preszan, a reżyserem Robert Talarczyk. Robert Talarczyk jest poza tym dyrektorem jednego z teatrów w, na Śląsku i współpracuje intensywnie ostatnio z teatrem Nowym w Łodzi. Wydaje mi się, że to przedstawienie przejdzie do historii. Nie chciałbym wchodzić w rolę recenzenta przedstawienia, ale Chciałbym kilka słów na temat e, powiedzieć z tego względu że mnie poruszyło byłem tam z e, rodziną całą również e, moi chłopcy e, 18 latek i co więcej 13 latek obejrzeli to przedstawienie Tutaj od razu powiem, że niektórzy mogą to krytykować z tego względu, że przedstawienie jest no, w pewnym sensie niecenzuralne o tyle, że na przykład jest tam sporo przekleństw i no, są te przekleństwa no, bezceremonialnie wypowiadane ze sceny. Pytanie jest, czy. Młode pokolenie nie ma przekleństw gdzie indziej, dostępu do przekleństw gdzie indziej, czy na przykład w muzyce, której słuchają, no trzynastolatkowie również, czy tych przekleństw nie ma? Otóż te przekleństwa oczywiście w tej muzyce są i Jeden z takich wątków tutaj jest niewątpliwy, że w muzykę w, do tego spektaklu robił znany raper. I muzyka jest w bardzo dobrym fragmentem tego, tego spektaklu. Zasadniczo że biorąc, kiedy przyjrzałem się bardzo pozytywnej recenzji mojej koleżanki Izabeli Adamczewskiej w gazecie wyborczej, ja już wcześniej miałem zaproszenie i wykupione bilety, w związku z tym to nie był powód pójścia do tego teatru, ale zdecydowanie ta recenzja wskazywała kilka wątków bardzo istotnych. Podobnie zresztą jak także dotychczasowa recepcja samego dramatu Iwa Breszana. Ta recepcja, ona, jak się okazuje, jeśli się przyjrzeć temu, a zrobił to na przykład w swoim czasie Leszek Małczak w studiach slawistycznych, opublikował artykuł, w którym zdał relację z no bardzo ciekawego procesu recepcji dramatu chorwackiego pisarza sam dramat powstał w latach 70 w 1971 roku jako przedstawa Hamleta u Mrdusza Donia został Przetłumaczony na język polski jeszcze w latach 70., bodajże w 1975 roku. I od tamtego czasu miał. Do 2007, artykuł Małczaka jest z 2012 bodajże, do 2007 miał kilkanaście, nie wiem czy nie pamiętam już, 17 czy 19 różnych przedstawień. Te przedstawienia oczywiście bywały różne. Świetne są niektóre ilustracje z plakatów przedstawienia Hamleta we wsi Głucha Dolna, bo tak zostało to przetłumaczone. Sam, sam Małczak daje plakat z 1981 roku z Rzeszowa, z teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Bardzo ciekawy ten plakat jest, ale. Zasadniczo rzecz biorąc to, co mnie uderza w tym wszystkim, to to, że właściwym problemem, o którym trzeba byłoby tutaj mówić, jest związek teatru i polityki, a szerzej związek estetyki i poetyki. Czy estetyka i poetyka to jest temat Hamleta Szekspira? No w pewnym sensie właśnie tak. I o tym przekonuje m.in. to przedstawienie w Teatrze Nowym z 6 stycznia, z premiery z 2023 roku w reżyserii Roberta Talarczyka. Najważniejsze przedstawienie w Polsce rzecz jasna, pochodziło z 1985 roku. I to przedstawienie w 1985 roku było oczywiście w teatrze telewizji. Ale dopiero po dwóch latach. Premiera miała miejsce w 9 marca 1987 roku. Po dwóch latach od produkcji. Przez dwa lata zastanawiano się, czy pokazać ten, tę sztukę w teatrze telewizji. Teraz można obejrzeć jakieś fragmenty i całość także w internecie. Fragmenty na YouTubie, całość na stronach. Tam, gdzie teatr w telewizji dawniejszego TVP można odnaleźć. I to jest rzecz niezwykle ciekawa, i jednak no dzisiaj nie budząca aż tak wielkich emocji, jak niektórzy wspominają zapewne ten teatr, bo obsada była znakomita między innymi głównego Jednego z głównych bohaterów grał Gajos, co już jest niezwykłym gwarantem najwyższej jakości aktorskiej. No, ale nie o tym chciałem tutaj mówić. Muszę powiedzieć, że. Błędem byłoby. Oczekiwanie wyłącznie dramatu i tragedii, kiedy idzie się na Hamleta we wsi Głucha Dolna, trzeba oczekiwać również elementów komediowych. Te elementy komediowe niewątpliwie są, mimo że zasadniczo chyba można powiedzieć, że ten. Element komediowy dominuje w pierwszej części. Ja muszę się przyznać, że moja rodzina uciszała mnie tak głośno śmiałem się w pierwszej części. Wybuchałem śmiechem wręcz, bo aktualność różnych tekstów w tym dramacie oraz w tej inscenizacji była znakomita. Więc te elementy komediowe są, one były też wykorzystywane przez aktorów teatru nowego imienia Dajmka Włodzi, którzy bardzo mocno zaangażowali się w ten spektakl, nie tylko świetnie grając na scenie, ale również na przykład produkując trailer który był dostępny w, przed premierą w sieci. Trailer, który miał lokalne smaczki, otwierano wste, znaczy przecinano wstęgę otwierając niejako inwestycje na remontowanej ulicy, słynnej ulicy na łódzkich Bałutach która jest w remoncie od no, ładnych kilkunastu miesięcy i e, mieszkańcy Bałut bardzo mocno narzekają na to. Ale ten trailer jest, jest znakomity. Pokazuje niektóre wątki e, obecne w tym spektaklu, no, ale też nawiązuje w pewnym sensie do klimatu bałuckiego, do klimatu... Tej wsi, w której w pewnym sensie odbywa się ten spektakl. Oczywiście rzecz nie dotyczy ani łodzi, ani Bałut, ani jej wsi. Głucha dolna. Rzecz dotyczy jest uniwersalna. Tak samo jak Hamlet nie dotyczył dworu duńskiego. Mimo, że Hamlet był księciem duńskim. Natomiast ewidentnie Chodzi tutaj o coś, co zauważyła już Olga Lipińska, mianowicie, że obraz przedstawia pewne uniwersalia dotyczące, dotyczące polityki dotyczące życia społecznego. To, że oczywiście główny bohater, jeden z głównych bohaterów trailera, również pisze na, na murze HWGD, które to słowa oczywiście są aluzją do innego napisu na murach. Także obecnego w Łodzi, ale pewnie w innych miejscach również Polski. To jest oczywiście skrót od Hamleta we wsi Głucha Dolna. Natomiast sprawa jest ewidentna, że rzecz dotyczy władzy. Co ciekawe, dowiedziałem się z artykułu cytowanego już przeze mnie, że kiedy Olga Lipińska w 85 roku nagrała ten spektakl dla teatru telewizji a potem rzecz została puszczona w 87 to okazało się że zamiast mówić o władzy, o totalitaryzmie, to dużo pisano w recepcji o klikach środowiskowych, brutalności, cynizmie, o a więc w jakimś sensie poszło to w stronę wypaczeń realnego socjalizmu, czy też socjalizmu w kryzysie. I tak była odbierana ta sztuka. A sztuka jest oczywiście też bardzo ciekawa. W latach 70. Jugosławia funkcjonowała już jako, jako półzachodnia, dawna Jugosławia. Iwo Breszan był wcześniej, przed karierą pisarską, nauczycielem gimnazjum bodajże w Szybeniku. I potem studiował slawistykę i filozofię w Zagrzebiu, ale tak czy owak to przedstawienie, właśnie z 1971 roku, zrobiło z niego wielkiego pisarza i tłumaczonego na bardzo wiele, wiele języków. Zmarł w 2017 roku. Natomiast czy to jest kwestia rzeczywiście klik środowiskowych i układów, czy też raczej mechanizmów władzy, które, które są uniwersalne, to wydaje mi się, że trzeba wprost odpowiedzieć, że z faktu, iż ten dramat i Breszana miał szczególnie mocną popularność w PRL-u i był inscenizowany wielokrotnie w PRL-u do 2007 roku, potem już jakby mniej budził zainteresowanie, a teraz budzi nie tylko zainteresowanie, ale wspaniałą produkcją teatru nowego niejako wraca Ożywiony i, i bardzo aktualny, no to oznacza po prostu, że historia w jakimś sensie zatoczyła koło i że problemy, które wtedy właśnie wskazywał Iwo Breszan oraz. Olga Lipińska na przykład w swojej świetnej inscenizacji, no to te problemy nas też dotyczą. Także idźcie na ten spektakl naprawdę bez obawy. Świetnie się ubawicie w pierwszej części. W drugiej części przeżyjecie dramat. Oczywiście przeżyjecie dramat na całości. I oczywiście... Uśmiechniecie się także po całości, bo rzecz jest zrobiona nie tylko z werwą, nie tylko z humorem, ale jest również ambitnie zrobiona. Ma świetną grę aktorską. No, dla mnie osobiście bardzo ciekawa jest, rzecz jasna, debiutancka rola. Samego Hamleta, ale zwróciła moją uwagę także Angelika, czyli jakby odpowiednik Ofeli szekspirowskiej. Która grała niezwykle świetnie i śpiewała też, jakby, jak niektórzy to mówią, lokalna Britney Spears. Ciasna to wszystko jest bardzo ładnie, autoironicznie ubrane, i, ale, ale wydaje mi się, że to są, to są role znakomite. Cały, cały zespół był, był znakomity. Natomiast kwestia, tego, że przez długi czas człowiek się śmieje, a, a potem przeżywa cały ten dramat. To jest niewątpliwa zasługa reżyserska, który, który musiał w jakimś sensie adoptować ten adaptację zrobił tej, tego dramatu. Wydaje mi się, że, że to jest zasługa niezwykła, żeby tak aktualizować, a jednocześnie nie stracić uniwersaliów z widoku, cały czas pamiętając, że Hamlet jest w pewnym sensie o naturze ludzkiej i... Te mechanizmy, które są tam opisane, są niezwykle, niezwykle przekonujące. Także zachęcam bardzo. Dzisiaj, kilka słów na temat Hamleta we wsi Głucha Dolna w Teatrze Nowym Włodzi po premierze 6 stycznia 2023. Do usłyszenia następnym razem.